Nie ma póki co jeszcze przepisów e, polskich dotyczących pilaru 2, natomiast mamy już wytyczne dyrektywę Unii Europejskiej, mamy przepisy OECD, e, czy mógłbyś przybliżyć zasady liczenia dochodu e, dla potrzeb pilaru 2? Dochód jest pierwszym punktem wyjścia dla, dla skalkulowania efektywnej stawki podatkowej? I na potrzeby pilaru 2 obliczamy dochód na podstawie dochodu netto księgowego danych jednostek z danej grupy w danym państwie i ten wynik liczymy według standardu obowiązującego dla przygotowania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. No właśnie, bo to jest nowość. Skąd pomysł na startowanie z danych pochodzących ze sprawozdania skonsolidowanego? To zostało wprowadzone dlatego, żeby zapewnić pewną jednolitość w stosowaniu tych przepisów w ramach grup międzynarodowych, które działają w różnych państwach. Czyli nawet jak mamy. Różne standardy księgowe w, w dwóch państwach, no to e, biorąc pod uwagę fakt, że przygotujemy to w oparciu o ten skonsolidowany stan, standard, jak już mamy ten wynik księgowy, e, to w, tutaj pojawia się już pierwszy problem, bo pomijamy e, wyłączenia e, konsolidacyjne dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych. Następnie tak obliczony dochód księgowy. Korygujemy w oparciu o pewien szereg pozycji, które są wymienione w, w przepisach modelowych, i te korekty mają zbliżyć ten wynik księgowy do wyniku podatkowego. OECD popatrzyło, jak, jakie są najczęstsze korekty pomiędzy wynikiem podatkowym i księgowym w poszczególnych państwach i wprowadziło je do, do Pilaru 2. E, czyli powiedzmy w Pilarze 2 mamy podobny punkt wyjścia trochę jak to jest przy okazji standardowego liczenia CIT, czyli bierzemy wynik księgowy i korygujemy go w oparciu o pewne e, zasady dotyczące odmiennego traktowania przychodów i kosztów podatkowych. No, biorąc pod uwagę, że te zasady na potrzeby Pilaru 2 są inne niż na potrzeby polskiego CIT, Polskich podatników będzie czekało przygotowanie zupełnie nowych, odmiennych kalkulacji podatkowych. Właśnie, wspomniałeś o korektach, i z tego, co, co wiemy, to. Jednym z przykładów takich korekt może być skorygowanie na przykład o dochód z tytułu dywidend, zysków kapitałowych. Czy są jeszcze jakieś inne korekty, o których warto powiedzieć, które budzą Twoją ciekawość czy niepokój? Tak, tych, tych, tych korekt jest całkiem sporo i myślę, że przyprawią one dużo problemów podatnikom w Polsce, ale ja w szczególności chciałem zwrócić uwagę na zwrotne kredyty podatkowe. Czyli zwrotne kredyty podatkowe to są kredyty podatkowe, które podlegają zwrotowi, czy to w postaci gotówki, czy też innego ekwiwalentu podatnikowi w ciągu czterech lat. I one na potrzeby Pilaru 2 traktowane są trochę podobnie jak dotacje, to znaczy zwiększają one dochód, ale nie obniżają e, kwalifikowanych podatków. I e, takie podejście powoduje, że no, te zwrotne kredyty podatkowe wywołują mniejszy wpływ na e, efektywną stawkę podatkową niż te kredyty podatkowe, które obniżają e, podatki kwalifikowane. Czy w związku z tym spodziewasz się jakiejś zmiany w, co do zasad liczenia e, obowiązującej w Polsce ulgi B? +R? Ja myślę, myślę, że może się to zdarzyć, bo ulga B.R. No, będzie miała duże znaczenie, przynajmniej dla części naszych klientów. I jeżeli e, mechanizmy jej dotyczące nie ulegną zmianie, to jej traktowanie na gruncie pilaru 2 może być mniej korzystne. Więc e, powiedziałbym, że możemy się z tym liczyć. Dzięki, Michał. Agata, ja również dziękuję bardzo za rozmowę i chciałbym wszystkich zachęcić do odwiedzenia naszych e, kanałów w mediach społecznościowych oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej.